Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neoraz i zapraszam was do kolejnego odcinka z Total War Warhammer 2. Ostatnio mieliśmy potyczkę z rycerzami płomienia. Udało nam się wygrać bitwę. Powstał tutaj nawet taki pomnik, żeby upamiętniający naszą walkę. I z ofiar na tej, w tej walce było 1822. Zwycięstwo nad rycerzami płomienia. Wycofaliśmy się do Lasyk, żeby odbudować nasze siły. Do tego udało nam się odblokować jedną z pierwszą mądrość dynastii. Mądrość pierwszej dynastii. Dzięki temu zwiększył się nasz limit armii plus 1, czyli możemy mieć teraz dwie armie i mamy możliwość dalszego rozwoju. I myślę, że od razu pójdziemy w proklamację pierwszej dynastii. Naprzód legioniści, wznieście z rąb cywilizacji w krainie Neheka. I myślę, że to będzie nas kosztowało 5000, ale za to będziemy mieć zasięg na mapie kampanii plus 10. I myślę, że to będzie fajnie. Fajnie działało. Będą mniejsze koszty budynków i większe wpływy z handlu. No dobrze, no to w następnej turze będziemy mieli to gotowe. I teraz tak. Z pewnością, na razie rydwanów nie chcę rekrutować, ale tak, z pewnością chcę zrekrutować psiaczki. 3. I do tego bym jeszcze chętnie zrekrutował jeden oddział. Wojowników. Myślę, że to będzie dobre. Ale to nie wszystko, bo chcę jeszcze zwerbować lorda i chcę zwerbować tego Hekenurusa, króla grobowców, który ma cechę przygotowane. Nieżywot trwa wiecznie, to też roztropnie jest rozpocząć go skwapliwie i po uprzednich przygotowaniach. Dzięki temu będzie mi amunicję plus 20% i siła strzału plus 5% dla jego armii. I zakończyliśmy misję z sukcesem. I u niego też zaraz zaczniemy werbunek. A, ja teraz nie wyjdę. No dobra, na razie może to zostawimy. Aha, i od razu będziemy mogli rozbudowywać sobie Pałac Kalifa Czarodzieja na trzeci poziom, z tego co widzę. I ulepszymy plac pogrzebowy na dzielnicy Katakumb. Śmierć to teraz prawdziwy interes życia. Dobrze. To tak, może. Chwila, to może inaczej. Wymaszmy mu te jednostki. Niech on wyjdzie. A ten wejdzie tutaj. I teraz tak. Chcę u niego z pewnością parę takich. A to interesujące, czyli my mamy ograniczenie dla szkieletów, łuczników. W sumie to ja nie wiedziałem, że on ma ograniczenie na tą jednostkę. Trochę to smutne mimo wszystko. No dobra, na razie niech tak będzie. Niech tak to się porekrutuje. Dwa gule. Do tego jeszcze. A, no to niech będzie ten rydwan szkieletów jeszcze. I jeszcze może niech będą tak gacki. Nawet dwa oddziały.
I tak to niech wygląda. Do tego jeszcze tutaj chciałbym zrekrutować tak, jeden oddział takich. Nie tych. Raz, dwa. Dwa oddziały wilków też. I to chyba... A, niech może będą jeszcze jedne gacki. Dobrze. Zajmie nam to 6 tur, ale będziemy mieli dwie pełne armie. W końcu. Do obrony. Tutaj nasz bohater idzie dalej na północ, a raczej taki północny wschód. Do... A raczej ogólnie na wschód. Idzie do czarnej wieży Arkana, żeby wykonać misję grobowe ostrze. Musi się dostać do czarnej wieży, do tej prowincji, czy regionu z czarną wieżą. No, regionu z czarną wieżą. Koniec tury. Uzyskano poddane. Ład publiczny, lokalna prowincja. Może być. Zbadane dawne sekrety dynastii. Dobrze. I możemy wybrać kolejną technologię. No, długo się robiły te, ale później tu już jest dosyć szybko te pojedyncze. Ogólnie one dużo kosztują. Tylko, że tempo badań nam maleje, bo mamy teraz 81% tylko. I myślę, że pójdziemy w wojowników Nehekary. Na razie nie mamy wojowników Nehekary, ale jak już będziemy mieli, bo gdzieś tutaj chyba możemy już... O, tutaj. A chwila, właśnie. Wojownicy nie to, nie to chciałem. Czy ja chcę w ogóle wojowników Nehekary? Ale będziemy mieli też rydwany. To w sumie może być, ale... Może już lepiej pójść od razu w kolejną? No bo tych wojowników Nehekary to nie za bardzo mi zależy. Szkielety łucznicy... Straży grobowców. Bardziej to by mnie interesowało. Kim są rycerze nekropolii? To ja chyba od razu pójdę w kolejną dynastię. Tak mi się wydaje. I to już będzie na przyszłość gotowe. Nasze armie się przygotowywują. Na razie nie będę tego kupywał, bo nas nie stać. Idziemy naprzód dalej. Żeby wykonać tą głupią misję. No i co? Koniec tury. Musimy mieć armię, żeby zaatakować tych, bo oni są bardzo potężni teraz, ale mają słabe jednostki. O, już przebudowali Koper na trzecie poziomowe miasto, więc może być ciężko.
No i nasza księga Nagasza ucieka, niestety. Trudno, później się nią zajmiemy. Nasze armie powstają. No i co, za bardzo na razie nic nie możemy robić w tym temacie. No bo co, po prostu musimy czekać, aż coś się wydarzy. Grobowe ostrze Arkana. Niewiele pozostało z dawnej chwały tego miasta. Dziś między rozsypującymi się budowlami i zrujnowanymi portykami hula jedynie pustynny wiatr. Wysłannik przeczesuje ruiny i w końcu odnajduje wejście do obszernej krypty. Tuż nad wielkimi wrotami rozpoznaje nam w pół zatarte imię Alcadizara. W przedniej części krypty zalegają poskręcane zwłoki jaszczuroludzi wraz z gnijącymi szczątkami poczwar. Kamienie wciąż śliskie od krwi i ropy. Do jatki doszło niedawno. Być może w głębi skrypty wciąż trwa zacięta walka. Czy twój wysłannik powinien się udać w głąb grobowca i zaryzykować starcie? Czy też powinien zachować ostrożność i pozostać na zewnątrz, czekając na znak? W sumie, czy nasz wysłannik powinien wkroczyć do walki? Ja bym poczekał na sygnał, nie chcę go stracić. Wysłannik czai się przy wejściu, dopóki nie ucichną odgłosy walki. Następnie zakrada się do grobowca, a w środku odkrywa obraz rzezi. Cała główna komora grobowa zesłana jest jaszczurzymi truchłami. Lecz cmentarne poczwary, pożywiwszy się z mięsem intruzów, uspokoiły się i przeszły w stan bliski letargowi. Być może instynktownie wyczuwają nieumarłą więź z wysłannikiem i zamiast atakować żałośnie wskazują pazurami na wnękę, w której niegdyś z pewnością spoczywał pokaźny sarkofag. Trumna Alcadizara została skradziona. Urwawszy z truchła jednego jaszczurów skrawek tuniki z symbolem szczepu, twój wysłannik rusza, aby przekazać Arkanowi wieści. Arkan kipi z gniewu. Po cóż ci podstępni jaszczuroludzie szukali szczątków Alcadizara? Arkan czuje się, że rozgrywa się tu jakiś nikczemny spisek i żąda, by kapłani Liszów dostarczyli mu informacje o tych intruzach. W odpowiedzi na błagalne supliki patron padlinożerców Ualatp zdradza im miejsce pobytu łupieżców. Arkan nie marnuje czasu i wyrusza wraz ze swoją armią, by wydrzeć szczątki Alcadizara ze szponów jaszczuroludzi. Mamy z nami nekromanty, stosunki dyplomatyczne plus 20 z wampirami. Grobowe ostrze Arkana. Grobowe ostrze wrogie siły. A siły przeciwnika są malutkie, ale mają dobre jednostki. Bastiladon, dziki Bastiladon i świątynna straż. W miarę jak Arkan zbliża się wraz ze swoją armią, w powietrzu daje się wyczuć nader znajomy odór. Nekromancja. Te cwane jaszczury odkryły tajemnicę ożywiania zmarłych. Teraz zapewne same chcą wskrzesić Alcadizara. Pozostaje pytanie, w jakim celu? Dla Arkana sprawa jest jasna. Należy wyrżnąć do nogi tę krnąbrną bandę gadów i odzyskać szczątki Alcadizara. Tylko wtedy grobowe ostrze Arkana osiągnie swój pełny potencjał. Tak, myślę, że to będzie dosyć dobre. Bo co innego tu zrobić? Tylko to. Oczywiście oni mają bardzo dobre te jednostki, ale myślę, że przeważymy ilością. Ale mają spodziewane posiłki. Ajajaj. To może nie być takie łatwe, jak mi się wydaje. Dobra. Zobaczmy, jak wygląda nasza armia. Tak sobie, szczerze powiedziawszy. I teraz tak, pytanie. Czy czekać na całą armię, czy jednak od razu atakować? Submit to your king. My dynasty reigns supreme. Dobra, na razie mogę to wziąć. I tak, chciałbym na pewno wilki.
jeden oddział takich typków i może jeszcze nietoperze. A, mogą być nietoperze. Lord się nie poruszył. Dobrze, zróbmy tak, zapiszmy. Oni mają mocne jednostki, ale jest ich mało, ale mogą dostać jeszcze posiłki. W ogóle gdzie to się odbędzie? Aż tutaj. No dobrze, ale mamy teleportację. 500 sztuk złota, no stać nas na to. No dobra, próbowałem rozegrać tamtą bitwę o to grobowe ostrze, rzeczywiście. Ale okazało się, że to była totalna porażka. Naprawdę, to było wręcz żałosne, co się tam stało. Niby są tutaj tylko te oddziały i miały być jeszcze posiłki. Ale w trakcie tej misji całej, w tej całej tej walki, tam oni dostali jak na razie dwa oddziały posiłków, więc to było wręcz straszne, co tam się odwaliło. W ogóle świątynna straż jest tak mocna, że prawie nie idzie jej zabić na obecnym poziomie, w ogóle nie traci morali, a te dzikie bastylony i te inne rzeczy to w ogóle są prawie nie do ruszenia. No nie, po prostu nie, wczytałem zapis zanim wyruszyłem na tą misję, bo nawet nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak mocno będzie eskalować ta bitwa. No, tam same normalnie takie silne jednostki powychodziły, że szok, że ja nie mogę im stawić oporu, oni rozwalały moją armię jak leci. Więc nie. Musimy, żeby tam pójść, na pewno nie możemy mieć takiej armii, musi być o wiele lepsza armia, a nie takich jakby pierwszopoziomowych jednostek. A to muszą być na przykład, grobowa straż, jakieś konstrukty i coś takiego, bo ja w ogóle nie miałem szansy się tam bronić. Część armii w ogóle została zniszczona od razu, te moje gule, diafy prawie też szybko zostały dosyć zniszczone, złowieszcze wilki od razu padły, tak samo nietoperze, no strach co tam się w ogóle działo. Więc nie, na razie to sobie odpuścimy. Już będę na przyszłość wiedział, że to, że tutaj jest mało sił narysowanych, nie znaczy, że później ich dużo nie będzie. Mimo, że mamy podobny poziom mocy, ale no nie. Muszę mieć lepsze armie, naprawdę, bo tak się nie da po prostu. Dobra, to na razie będziemy tylko czekać, aż zrobią nam się armię. Dobrze, w następnej turze dosyć dużo dostaniemy jednostek. Zróbmy jeszcze tak. No i musimy czekać niestety dalej. Mamy jakieś dyplomacje możliwe? Dynastia, poszukiwacze, Sudenburg. Na razie nic takiego. No i gdzie popłynęła ta księga Nagasha? No ona w ogóle gdzieś tu płynie dziwnie. Ale to bardzo śmiesznie płynie, bo ona na początku była tu. I zrobiła takie koło, tutaj, tutaj i jest tutaj. A może rzeczywiście oni będą robili takie koła? Zobaczę, jak oni teraz popłyną tutaj, to znaczy, że robią koła. To wtedy wypłynę tutaj jedną armią i poczekam na nich i ich wtedy przechwycę. Ale nie, w sumie będę musiał to zrobić dwiema armiami. Bo oni pewnie będą mieli cały stack, a ja na morzu z nimi nie wygram. No to wezmę dwie armie i ich otoczymy.
Curse the sun. Oj, nie ruszyłem mojego bohatera, zaraz to zrobię. Your name is in the Liber Mortis. Your doom is assured. O, chcą traktat pokojowy na, w końcu, ale nie, chyba żeby mi dali bardzo. No, umowy handlowe mi nie dadzą. Poza tym chyba bym nie chciał, a zapłata. Zażądaj zapłaty. Nie chcą, no to nie. Misja zakończona powodzeniem. Żeby zbudowano mauzoleum. No dobrze. Uzyskano cechę. Surowy dla tego drugiego bohatera. Fajnie. I teraz tak, chcę, żeby mój bohater wrócił tu. Dobrze. Jak wygląda nasza armia? Jeszcze jedna tura. I powinno być w porządeczku. Czyli wez... I myślę, że już pójdziemy na nich, bo oni się tam budują nieźle. Czy chcę teraz coś zbudować? No, wypadałoby w końcu. Może tych jeźdźców. Ale na razie. Raz, dwa, trzy. Ustawi by się przydały, szczerze powiedziawszy. Ustawi ewentualnie przydałyby się. Ile oni mają? 68, 60-34. 42, 42, 50, 550, 80, 60. No. No dobra, myślę, że poszlibyśmy z chęcią w... Coś wypadałoby wybudować z pewnością, tylko tak się zastanawiam co. Albo tą konnicę, ale ta konnica i tak jest na razie taka mech. To bardziej bym chciał w tą pójść. Szczególnie, że jest bardzo szybka. A to by nas trochę kosztowało, więc chyba pójdziemy w ustawi. Trochę nas to będzie kosztować, ale później nam się to ładnie zwróci. I serve king and patriarch. No i co? I w sumie to tyle, jeśli chodzi o to. Zrekrutujmy jeszcze te jednostki, pójdźmy na nich, żeby się nie rekrutowali bardziej. Znowu chcę traktat pokojowy. Nie chcę. Tu gdzieś zasadzkę dają? Ja tam niczego nie widzę. Dobra, niech nasz bohater wraca. A my mamy już chyba dostateczne siły, żeby ruszyć na... naszych przeciwników.
I możemy już nawet zaatakować ich. To interesujące. Dobrze więc, to atakujmy. A i zabraknie nam punktów, tak? Dobra, w takim razie stańmy tu. I tutaj. I na samej turze zaatakujemy. Dostępne ulepszenie osady. Lasek albo wyspa czarowników. Myślę, że ulepszymy wyspę czarowników. Chociaż nie, bo mam mało złota. To nie. Kończmy turę. Kurczę, czy tego nie można przyspieszyć zawsze? Szybkie przewijanie. Bo zawsze muszę to klikać. Chyba nie można. Otrzymujemy misję. Wygraj określoną liczbę bitew. Dwie przeciwko następującej rasie. Królowie grobowców. No nie wiem, czy uda nam się to zrobić, ale... Oni już mają mury, tak? No, to nie będzie za łatwo. Musimy w takim razie poczekać tutaj jeszcze dwie tury. Zapiszmy sobie. Dobra. Tutaj powstała jakaś frakcja buntownicza, taka, takich wyrzutków. Znaczy nie buntownicza, tylko takich wyrzutków jakby. My będziemy kontynuować oblężenie. No i co? I to tyle jak na razie. Musimy tutaj rzeczywiście mieć różne te maszyny bojowe, bo ja mam takiego moda, co poprawia oblężenie, ale musimy mieć wszystkie te takie rzeczy do oblężeń, bo inaczej nie damy rady niestety. Dlatego musimy jeszcze dwie tury poczekać. Koniecznie. Kurczę, to nawet nasz bohater może aż tutaj podejść. W sumie. Zdąży raz, dwa, trzy. Tak, bo teraz tak, raz, powinien dojść. Dobrze, i kończmy turę. Za garść srebrników. Celem istnienia kapłanów Liszów jest wierna służba swojemu władcy. W życiu pozagrobowym zdrada powinna być dla członków ich zakonu największym bluźnierstwem, lecz jeden z nich sprzeniewierzył się nam, knując razem z wrogim królem grobowców. Co powinniśmy zrobić? Co powinniśmy uczynić? Pogrzebać go. Kapłan Lisz pochowany. Koszty działania bohatera plus 40% wszystkie prowincje. Zobaczmy, jak będzie postrzegał kwestię lojalności za kolejne 1000 lat. Kapłan Lisz naprawiony. Szansa na udane działanie wrogiego bohatera plus 15%. Koniec końców to nasz sługa. Poczuje nieodpartą potrzebę odkupienia win. Plus 15. Nie za bardzo mi się to podoba, bardziej jednak pogrzebiemy go. I tak nie za bardzo korzystamy z tego, a może być.
I widzę, że tutaj jeszcze jakaś armia do nas dołączyła. To zawsze będzie na plus. Prawda? Dobrze, i za kolejną turę będziemy już mieli gotową 4 wieże i dwa tarany. I ten gostek chce nam pomóc w ogóle? For the arch necromancer. Nagash demands sacrifice. Dobrze. Lord się nie poruszył. Dostępne ulepszenie osady. Wybudował się w ogóle ten ustabi? Tak, wybudował się. To fajnie, bo teraz będziemy mieli tutaj w garnizonie jednego ustabi. I co jeszcze? Będę chciał na pewno... To bym wybudował, ale na razie nie mamy tyle kasy, żeby się w to bawić. No trudno, to na razie poczekamy, aż nasz bohater do nas dobiegnie. Pakt o nieagresji. Ten gostek. Nie, ja nie chcę paktu o nieagresji. Dobrze. I teraz tak. Ten niech dołączy do tego typka. Dobrze. I teraz tak. Moglibyśmy już atakować. Wszystko jest wręcz gotowe na to. Mamy całkiem niezłą armię. Mamy gotowe nasze maszyny oblężnicze. No ale na razie tego nie zrobimy. Zrobimy to w następnym odcinku, bo ten już jest wystarczająco długi. No, niestety w tym odcinku nie udało nam się zawalczyć, no ale nie w każdym odcinku uda nam się zawalczyć. Tak czy inaczej, w następnym odcinku zaatakujemy to miasto i je podbijemy, a później się chyba zajmiemy tymi typkami, bo mnie oni denerwują też, jakby będą tak łazić. Chyba, że pójdą dalej na... Właściwie z kim oni mają wojnę? Wielka potęga. Oni mają wojnę z tymi błędnymi rycerzami. Dobra, to oni się na razie nimi zajmują. Więc na razie ich zostawię może, a potem po prostu pójdę na krasnoludy i odzyskam księgę Nagasha. I gdzie płynie moja ta księga? Patrzcie, widzicie? I ona jednak wraca tutaj. Patrzcie, to oni będą kółka toczyć wokół Ultuanu. Dobrze, no to będę musiał się po prostu tutaj przyczaić w końcu. Mam nadzieję, że przy następnym obrocie uda nam się tutaj złapać. I wtedy od razu byśmy popłynęli tutaj. Do Kowadła Vaula. Nawet nie wiem, kogo to jest. Prowincja Kaledor. Bitwa. To jakaś bitwa tutaj była w takim razie. Też wielka. Dobrze, no to już wiemy, że księga Nagasha w końcu powinna do nas wrócić. A jak inne księgi Nagasha? Jedna jest... też tak pływa dziwnie. A dwie są tutaj. I tu jest jeszcze coś takiego śmiesznego. Tak samo jak tam. Tutaj też było coś takiego świecącego, pamiętam. O, tutaj.
Nie wiem, co to jest, no ale niech sobie będzie. Może to jakieś ważne geograficznie tereny, w sumie tak jak ta piramida, widzicie? Dobra, tak czy inaczej dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinka, w którym to będziemy podbijać koper i zniszczymy ostatecznie rycerzy płomienia. Chyba, że gdzieś tu jest jeszcze druga armia, bo pamiętam, że była tu druga armia i ona nagle gdzieś zniknęła, nie wiem gdzie. No to do zobaczenia.